Cześć wszystkim, to znowu Płynie 7, to dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Dzisiaj trochę sobie pogadamy, między innymi z tym panem. Słucham. Witaj. Przepraszam, ale nie mam czasu na pogaduszki. Nie chcę się narzucać, po prostu szukam informacji. Podróżnik, tak? A co udało ci się zobaczyć w swoich wędrówkach? Wiele ciekawych rzeczy, od oryginalnych zaglonych zgórz po wspaniałe miasto Tarant. Właściwie tam jeszcze nie byliśmy, ale okej. No proszę, to odległe miejsca. Miło spotkać kogoś, kto też lubi przygody. Obawiam się, że takich jak my jest coraz mniej. Tak, dostajemy strzałami w kolana. Zbyt wielu nad wolność otwartych dzikich przestrzeni przekłada komfort dużych miast. Pozwolę, że się przedstawię. Jestem Kitzel Price. Bardzo mi miło, jestem Punio. Powiedz, Punio, czy wciąż odbywasz dalekie podróże, czy też twoje wędrówki powoli dobiegają końca? Myślę, że będę jeszcze sporo podróżować. Czy mogę wiedzieć, czemu pytasz? Zaginął jeden z moich uczniów. Muszę szybko udać się do Kaladonu i nie mam czasu go szukać. Obawiam się, że mogło mu się coś stać złego. Uczeń? Ale rzeczywiście, jestem mistrzem ucznictwa. Od czasu do czasu ludzie proszą mnie, żebym ich uczył. Uczę ich za pieniądze lub proszę o wypełnienie dla mnie zadania. Młodego Dudleya poprosiłem o to drugie. A co kazałbyś mi zrobić? Jeśli przypadkiem go odnajdziesz, powiedz mu, że musiałam na wezwanie króla udać się do Kaladonu. Niech mnie tam szuka. Dobrze, zrobię to. Dziękuję. Mój uczeń nazywa się Dudley Croston. Jest młodym człowiekiem przeciętnego wzrostu i postury. Kiedy widziałem go jakiś miesiąc temu, zapatrzony był w ekwipunek potrzebny do wyprawy. Udał się na północ. Na północ, powiadasz. Okej. Okay. Jeśli go spotkam, przekażę mu twoją wiadomość. Dzięki. Miło było cię poznać. Już na mnie czas, muszę udać się do Kaladonu. Oby moja podróż była fascynująca. Do widzenia. No. Na razie. Śmietnik. Znoszone buty kobiece. Bo mają lepszą obronę niż te nasze buty, ale... Sorry, nie będziemy chodzić w damskich butach. Dobra. Do Czarnokorzenia wrócimy jeszcze. Ponieważ... O, Ento. Magia. Jak była mapa? Zapomniałem. W? Tak, W, W to mapa. Ponieważ... O, właśnie, patrzcie. Tam jest kolej. Wybierzemy się dzisiaj na przejażdżkę koleją. Gdzie zapytacie? A za chwilę się dowiecie. Batery kapitańskie. Tam chyba są jakieś fajne rzeczy do kupienia. Ale to potem. O, kolejny świetnik. Nic ciekawego. Spacja miała zamykać rzeczy, najwidoczniej nie za bardzo to działa. Kupmy sobie bilet. Witaj w linii Brackenton. Oferujemy usługi kolejowe w całym Zjednoczonym Królestwie. Gdzie chcesz się dziś dostać? Do Ashbury. Tak, mogę pomóc. Chcę zarezerwować parę miejsc. Świetnie, ale przepisy wymagają, żebym najpierw zadała panu następujące pytanie. Proszę odpowiedzieć szczerze, od tego zależy bezpieczeństwo pana i pańskich współpasażerów. A rzeczywiście. Czy pan lub jakikolwiek z pańskiej grupie praktykuje magię, jest elfem lub elfiego pochodzenia? Tak. Jak można najlepiej określić najbardziej magicznego członka grupy? Nisko zaawansowaną magię. Czy przywozi pan jakieś magiczne przedmioty lub może ktoś spoza pana grupy zaczepił i prosił o przewidzenie dla niego jakichś magicznych przedmiotów? Chyba nie. Której kategorii najlepiej opisuje pana fizyczny wiek? A. Mniej niż 100 lat, B. 100 do 200 lat, C. 200 do 500 lat, D. Więcej niż 500 lat. A. Mniej niż 100 lat. Czy podróżuje pan z przywołanymi żywiołakami, ożywionymi i umarłymi, osobami kontrolowanymi siłą umysłu, obróconymi w głaz lub jakikolwiek sposób upośledzonymi fizycznie osobnikami, którzy będą potrzebowali dodatkowego czasu i opieki przy wsiadaniu do pociągu? Nie. Czy posiada pan albo wiedzę i umiejętności, albo zwoje pergaminów, albo naładowane przedmioty magiczne, którymkolwiek następujących zaklęć? Ognista kula, ciacho z płomienia, żywioł ognia, strząs, uderzenie pioruna, dezintegracja, spowolnienie czasu, nieruchomienie, przyspieszenie lub tempus figut. Nie. Dziękuję za
odpowiedzi. Może pan dokonać rezerwacji w przedziałach pierwszej klasy. Konduktor na przejeździe pociągu udzieli panu potrzebnej pomocy. Dobra, wspaniale. Rezerwacja kosztuje 75 monet. Ilu miejsc potrzeba pana grupy? Dwóch. 150 monet. Proszę dokonać rezerwacji. Rezerwacja została dokonana. Baron jest po lewej stronie. Dzięki. Tak. Gdybyśmy mieli trochę bardziej magiczną grupę, musielibyśmy wsiadać do tego przedziału z tyłu pociągu. Wiecie, z dala od lokomotywy, żeby nic nie popsuć. Wiecie, magia i technologia i tak dalej. Dobra. Pasażerowie proszeni są do swych przedziałów. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Jest pan konduktorem? Tak, proszę pana, jestem konduktorem. Czy mogę pan pomóc? Pragnę wsiąść do pociągu. Pociąg do Ashbury. Proszę chwilę zaczekać, sprawdzę rezerwację. Powiedz mi o tym nowym wynalazku pociągu. To, mój panie, jest najwspanialsza machina na całym świecie. Geniusz mechaniczny, rzemiący we wszystkich jej elementach, zadziwi cię i zaskoczy, kiedy jeszcze nie udostępniono szerokim masom tak luksusowych warunków podróży. A, zdumiewające, aż trudno wierzyć, że te wszystkie dzisiejsze wynalazki. A, proszę poczekać na sprawdzenie rezerwacji. Tak, rezerwacja jest w porządku. Możemy wsiadać? Możemy wsiadać. Zaraz wyruszamy. Wszyscy pasażerowie do Ashbury, proszę wsiadać. No to jedziemy. Okej, jesteśmy w Ashbury. Proszę się zapytacie, po co tutaj przyjechaliśmy? Nie na cmentarz. Przynajmniej nie teraz. To kiedy indziej. Wow. Światełka miłości. Ashbury, Ashbury. Idziemy sobie na dół. Ponieważ tutaj w dokach jest coś interesującego. O ile się nie mylę. Pytanie tylko gdzie? Chyba gdzieś tutaj. Może trochę wyżej. Aha. O, kosz. Świetnie. Nie ciekawego. O, jest, jest, tutaj. A masz, kundlu. Czemu kopiesz tego psa? Tego brudnego kundla? Nie trzeba się nim przejmować. Jeszcze parę kopniaków i już nikt nie będzie się musiał nim przejmować. Co ci zrobił? Ten kundel wszedł do mojego domu i sprzątnął mi obiad ze stołu. I to nie zdarzyło się po raz pierwszy. Uprawiał te podchody już od jakiegoś czasu. Ale tym razem go nakryłem. No nie powód, żeby go zabijać. Musiał być głodny. Głodny? A co mnie obchodzi, że ten kundel jest głodny? Każda bestia na tyle głupia, żeby odważyć się do mnie okraść, zapłaci za to. Ile to kosztuje? Co ile kosztuje? Posiłek, który zjadł pies. Ile cię kosztował? Cóż, powiedziałbym, że jakieś 43 monety. 43 monety? Za jeden posiłek? Co ty jadłeś? Powtarzam ci, 43 monety. To był najbardziej soczysty kawałek mięsa, jaki kiedykolwiek widziałem i był przygotowany na specjalny sposób. Co za posiłek? Najlepsze wino, chleb, ser i mięso. Ach, mięso miało być ukonorowaniem tej uczty, przynajmniej dopóki ta bestia się nim nie zajęła. Więc twierdzisz, że ten pies wypił również twoje wino? Nie, oczywiście, że nie. Nie bądź śmieszny. Strącił je na podłogę i stłukł, kiedy był zajęty wchłanianiem reszty mojego posiłku. Czy wreszcie skończymy tę rozmowę? Zaczekaj, jeżeli zwrócę ci te pieniądze? Zwrócisz pieniądze? I to jeszcze nad tym stworzeniem? Ha! Ale numer! Ten pies wywołuje w ciebie litość. Chcesz pieniądze czy nie? Dobrze, jeśli jesteś wystarczająco głupi, żeby je oddać, wezmę je. Zaokrąglimy to do 45. Dobra, masz! Teraz zostaw nas w spokoju. Bierz sobie tego kundla. Dzięki za pieniądze, głupku. Stokrotnie dziękuję ci, czcigodny panie. Okej. Tak zyskaliśmy kundla. Hał! Nasz drugi towarzysz. Przyjrzyjmy się mu. Ma dużo siły, dużo zręczności. O, patrzcie, już jest... Ma rozwiniętą uniki i walkę wręcz. Jest uczniem, dzięki czemu będzie wykonywał szybko ataki. Ma dużo punktów życia. I generalnie to świetny towarzysz. Jedyny minus to taki, że... nie posiada ekwipunku. Więc nie może nic przenosić. Drugi minus taki, że
nie zechcą nas wpuścić na pociąg z kundlem. Więc będziemy musieli wrócić na piechotę do Czarnokorzenia. Okej. Ale jeszcze szukamy jednego pana. O, dokładnie tego. Może dobijemy jakiegoś interesu. Pan ma dużo ciekawych rzeczy. Niestety nie skupuje naboi. Ma smocze ze zbroje ze smoczej skóry. Ma rękawiczki zręczności. Zręczność plus 2. To w sumie byłoby całkiem fajne i całkiem niedrogo. Chyba sobie je dziabnę. Albo nie. Hemgaliema. Dużo KP. Miecz obrony. Obrażenie, zmęczenie KP plus 15. Generalnie ma fajne miecze. Rzeczy. O, katana. Ma bardzo dużo szybkość, więc to bardzo fajny miecz. Całkiem niedrogo. 353 sztuki złota. Myślę, że mogłoby się przydać na razie. Wow. Ale wezmę to. No i skoro już tu jestem, kupię sobie tą katanę. Nie zaszkodzi. Pytanie. Czy dam katanę Virgilowi, czy... Patrzcie, katana jest nawet szybsza od tego sztyletu. Jakie ona ma obrażenia? 3 do 12. Wow, jest lepsza od topora. Wezmę katanę. Będę z nią naprawdę szybko ciachał. Wyrzucił sobie, weźmie toporek. No i to tyle. Jeżeli chodzi na razie o Ashur B. Wrócimy to jeszcze kiedyś. Dużo, dużo później. Na razie nie potrzebujemy za bardzo tutaj nic więcej. Dobra. To idziemy sobie. Świnki. Okej. Gdzie kundel? Biegnie. Dobra. Łodyga Kadury. Niepotrzebne mi to. Niepotrzebnie to zebrałem. Dobra. Ashur B jest tutaj. Na początku gry przejechać się do niej pociągiem, do tego miejsca, to jest najszybszy sposób, żeby je odkryć. A chciałem właśnie szybko zgarnąć psa, ponieważ to jest bardzo przydatny kompanion. Dobra, przejdziemy się tutaj i do Czarnokorzenia. Ruszamy w drogę. Pewno w międzyczasie coś nas zaatakuje, jak to bywa. Dobra, to była niezła katana. Muszę trzymać palec na R. O, właśnie tak. R to przejście do trybu walki. A, właśnie. Patrzcie, o czym zapomniałem. Pewno wielu was w poprzednich filmach pytało się, czy można wzorem Fallouta cerować w konkretne części ciała. Otóż można. Używa się do tego przycisków przecinka, kropki i slasha. Więc spróbujmy celować, powiedzmy, w głowę. Mamy wtedy mniejszą szansę trafienia, ale większą szansę na trafienie krytyczne. Więc spróbujmy jeszcze sobie trochę głowę powalić. O, właśnie. Właśnie tak. Co chciałem pokazać, kiedy celujemy w konkretne części ciała. O, to chyba będzie dobry przykład. Dobra, stój ludzki wieprzu, jeżeli chcesz żyć, płać 200 monet. A co jeżeli nie zapłacę? Dawaj złoto, albo gin. Nie ma 200 monet, miły panie. W takim razie zapłacisz krwią. Dobra, zajmijmy się nimi. I... że najpierw go trochę normalnie pociacham. Okej, okay, się zajęli nim. O, wow. Odciął mu rękę.
Dobra, a teraz spróbujemy... Nie kop mojego psa. Uła, to nie było mnie. Dobra. A, myślałem, że będzie trochę bardziej efektów specjalnych, jak w tym przypadku. Pomocy naukowe dla kogoś, kto może akurat teraz odrabiać lekcje z biologii. Dobra, ork przywódca bandy. Miał zbroję barbarzyńców. Miecz sobie wezmę, nie masz czemu mnie. I zbroję. No zobaczmy tą zbroję. Duże KP, duża odporność na obrażenia. KH, co to jest KH? Nie wiem. Nie wiem, co to jest KH. W każdym razie zbroja nie wygląda najgorzej. Tam ją Virgilowi. Virgil, nie musisz używać już latarni. Zobaczmy. Odporność na obrażenia 21%, obrona 18%. No, całkiem nieźle. A, przy okazji, poszperałem w necie, co to oznacza to O. O ma niby oznaczać obrażenia. Tylko, że nigdzie to nie jest zapisywane w statystykach. Ale niby te rękawice mają zwiększać nasze obrażenia. Dobra. Przejdziemy sobie przez tarant. I na razie tarant. Jeszcze tu wrócimy. Kiedyś. W sumie całkiem niedługo. Załatwimy jeszcze sprawy w Czarnokorzeniu. Wrócimy do Drenholm. I ruszamy na tarant. Takie są plany na najbliższą przyszłość. Okej, okay, dobra. Łupieżca łucznik. Ciach, 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 ciach. Pieseł go dorwie. Okej, dobra. Nic przy sobie nie mieli niestety. A, mieli. Złota. Trochę niepotrzebnych. Krótki łuk. Nie mamy nikogo, kto by strzelał, więc to nam niepotrzebne. Więc to zostawię. Pewnie tak nie jest dużo warty. Wow, wow, wow. Niedźwiedź grizzly. Wow, wow, pieseł. 27 punktów zdrowia jednym ciosem, to nawet nie był krytyk. Już się cieszę, że mam go w drużynie. Okej, okay, kolejny misio grizzly. That's the way to show those bastards I mean pizza. Oj. Ten pies jest straszny. Przynajmniej skuteczny. Inny sposób, żeby go określić. Okej. Okay. Przybyliśmy w nocy, już wszystko jest pozamykane. Może nie wszystko. Kowal jest jeszcze otwarty. A, jest otwarty, ale podział się gdzieś. Moglibyśmy wynająć pokój. Ale nie. Poczekamy sobie do rana. Okej. Okay. Pogadajmy z tym panem. Witam pana. Czy wolno zapytać o pańską godność? Jestem Holloway, zarządca tej wspaniałej gospody. To dla mnie przyjemność, panie Holloway. Co macie do zaoferowania podróżnym? Och, z pewnością oferujemy tylko najlepsze pokoje o najwyższym standardzie. Każdy pokój jest udekorowany zgodnie z najnowszą modą i wyposażony w kufry do przechowywania kosztowności. Dodatkowo zatrudnimy strażników, aby czuwali na bezpieczeństwie naszych gości. A to wszystko za jedyne 25 monet za noc. Brzmi wspaniale, ale nie stać mi na to. Cóż, interes toczy się w tej chwili dosyć wolno. Czy zamiast za pokój podejmiesz się wykonania pewnego zadania? Podejrzewam, że to zależy od tego zadania. Swego czasu zaniosłem swoją szkatułkę do naprawy do miejscowego kowala. Powiedział, że naprawa będzie kosztować 50 monet. A ja się na to zgodziłem. Kiedy po nią wróciłem, zażądał 137 monet. Odmówiłem zapłaty, nie dam się oszukiwać przez tego łachudrę.
Z drugiej strony to stara pamiątka rodzinna, dlatego chcę ją odzyskać. Więc potrzebujesz mojej pomocy w odzyskaniu szkatułki, tak? Tak, byłbym bardzo wdzięczny za twoją pomoc. Jeśli odzyskasz dla mnie szkatułkę, odwdzięczę ci się darmowym pokojem. W gruncie rzeczy, czy jeśli mi ją przyniesiesz, możesz dostać pokój na tak długo, jak tylko będziesz potrzebował. A, to jest bardzo dobra propozycja. Załatwię to sprawę. Okej, mowa stoi, mój panie. Czekam na twój powrót. Dobra, tym miejscowym niefortunnym kowalem jest nasz znajomy. Geret. Zaraz z nim porozmawiamy. Ten temat. Możesz mi w czymś pomóc. Właśnie wracam z gospody, z rozmowy z panem Hallowayem. To kutwa! Pewnie naopowiadał ci, jak próbuje zedrzeć z niego skórę, każąc mu płacić za jakąś bezcenną szkatułkę, prawda? Ma najładniejszy lokal w mieście, a skąpi mi parę monet. Wspomniał o jakimś incydencie, możesz mi powiedzieć, co zaszło? Przyniósł mi tę szkatułkę do naprawy. Powiedział, że zamek się zacina. Poprosił, żeby to naprawił. Powiedział mu, że będzie kosztowało 50 monet. Kiedy już się wziąłem, zauważyłem, że zawiasy się psują, więc je wymieniłem. A jeden z rogów był wyszczerbiony, więc się tym też zająłem. Ostateczna cena wyniosła 137 monet. Więc naprawiłeś rzeczy, o które cię nie prosił. Słuchaj no, jeżeli coś robię, robię to dobrze. On zna jakość mojej pracy. Gdyby przyniósł do mnie rzeczy, kiedy tylko zaczną się zużywać, naprawa nie kosztowałaby tyle pieniędzy. Dopóki nie zapłacisz, szkatułki pozostanie pod kluczem w moim sklepie. Czy pan Hallway był przez te wszystkie lata dobrym klientem? No cóż, w zasadzie tak. Regularnie przynosił do mnie wszystkie rzeczy, zawsze płacił szybko. Nieźle mu się powodzi, no wiesz. Więc zgłoszenie go mogłoby zaszkodzić. Twoim interesom. Chyba masz rację. Może trzeba będzie podreperować stosunki między nami. Jak mógłbym to zrobić? Cóż, przede wszystkim mógłbyś dać mi szkatułkę, a ja zaniosę ją do właściciela. Za darmo? To byłby uczynek dobrej woli. Nie chcesz chyba stracić dobrego klienta. Nie ma mowy. Chyba, żebym oddał całą moją pracę nad tym pudełkiem za darmo. Nie dbam o to, czy to będzie mnie kosztować jego pomoc. Rozumiem. A zgodnie z umową policzyłbym mu tylko 50? Na pewno się to nie zgodzę. Zbyt wiele czasu poświęciłem na tę naprawę. Nawet straciłem przez to pracę przy furmamencie pana Wedera. Tylko po to, żeby móc skończyć tę szkatułkę. Z drugiej strony szkoda byłoby go stracić jego klienta. A jeśli opuszczę cenę do 80 monet? Tak już lepiej, a to pieniądze. Wezmę dla niego pudełko. No dobrze, zabierz szkatułkę do pana Hallowaya. Powiedz mu, że przepraszam za nieporozumienie i że mam nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na nasze interesy. Jest w kufrze obok drzwi do mojej sypialni. A to klucz. O, dzięki. Ta szkatułka, którą rozchodzi się. No, tak źle. Dobra. Przy okazji sprzedamy to... O, to jest złom. Tego też nie chcę. A to jest całkiem sporo warte. Więc to sprzedamy. Sztylet też jest trochę wart, więc też mu sprzedamy. Nie potrzebujemy tego złomu. I okej. Nie dam, panie Hallway. Czy mogę się panu ponarzucać? Nie to. Mam szkatułkę, no tak. Och, wspaniale. Można? Jestem pewien, że nie było łatwo dogodzić się z tym głupkiem. Powiedz, jak zdołałeś się wyrwać ze szponów tego barbarzyńcy? Gareth przeprasza i zwraca ją za darmo. Oddał mi ją? To niesamowite. Musisz mieć prawdziwy talent we władaniu słowem. Jestem pod wrażeniem. Być może Gareth nie jest takim półgłówkiem, na jakiego uważałem. Cieszę się, że moja praca coś się przydała. A nasza umowa? Zgodnie z umową dam ci pokój do twojego użytku. Po drugiej stronie holu znajdziesz wspaniały apartament. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z pobytu u nas. Jeszcze raz dziękuję. Okej, dobra. Staliśmy za to sporo expów. Awansowaliśmy o poziom. Więc zobaczmy. Mogę ponieść uniki. Chyba to się nawet przyda. Wezmę uniki. I zobaczmy. Tu jest jeszcze taki inny sklep. Może on będzie chciał kupić ten złom? Nie, to są zioła i mikstury.
Kwatery kapitańskie. Czy tu jest jakiś sklep? A, nie widzę tu nikogo. Jest jakiś sklepikarz. Pogadajmy z nim. Przez okno. Może. Wejdziemy przez okno? Nie. A ten sklepikarz nie chce nic sprzedawać na razie. Okej. Okay. Skarby wybrzeża. Może tutaj zechcę coś kupić. O! Kupię za 20 złotych monet, fajnie. Tego nadal nie chcę skupiwać. No trudno. Coś innego? Lek na migrenę. Całkiem sporo rzeczy on tu ma. Zobaczmy. Coś ciekawego? Nie, korpus pistoletu. To same rzeczy przydatne dla technologa. Okej. Okay. Tawerna. Tawerny jeszcze zejdziemy. Drzwi zamknięte. Serio, ten sklepikarz powinien tu wyjść i handlować rzeczami jakimiś. O! Jednak handluje. Zobaczmy, co on ma. O! Skupuje naboje, fajnie. Nie będziemy już się tu więcej z nimi pałętać. O! Latarnie nawet skupuje. Fajnie. Virgil, masz jeszcze trochę rzeczy. To sprzedamy, to sobie schowamy. Sporo waży, ale już trudno. Okej. Okay. Dobra. Podreparowaliśmy w ten sposób nasze finanse. W następnym odcinku idziemy do burmistrza w końcu i dowiemy się, co tu się dzieje w Czarnokorzeniu. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.